Dobra, wróciłam. Jakby co, po prostu sobie podzielę to na dwie części. Nie będzie problemu. Zalanie? Ciekawe. Przydałoby się chyba pospieszyć. Super się tak czyta. Okej, czyli w razie przegrzania. Mam nadzieję, że uda mi się ją wyłączyć. Ewentualnie się sama zaleje. Czy jakieś tutaj, że tak powiem, zabezpieczenia są? To nie. Dobra, lecimy dalej. Widzę, że tutaj nie za wiele mają mi do powiedzenia, a może jednak. Tak skoczyłam, w ogóle się nie patrząc. Gdzie lecę? To mi się udało fartownie. Naprawdę fartownie. Okej, coś czuję, że będzie mi potrzeba dużo energii. Co? O! Się macie? Chce mi się tam wracać po energię. Aj! Okej, okay, nie chciałam. Nie chciałam zabijać rzeczy. To bardzo bezpieczne. Super bezpieczne, moja droga. Naprawdę. Okej, okay, są tu duszki. Pierwszy raz je widzę w podziemiach. To interesujące. Albo z nich robią się te istoty, które mnie atakują. Ciężko powiedzieć. Może się dowiem, może nie. Może się nie dostanę jednak do świątyni i się nie dowiem. No chyba mam iść tu. Tak mi się wydaje. Nie pociesza mnie to. Kurna, przecież ja nie jestem w środku. Tam była woda. A, fuck! A to będzie trudne do naprawienia. Bo to życie to się wzięło nie wiadomo skąd. Dobra. Dobra. O, chwila. Tu coś mogłam. Coś mogłam miźnąć. Miźnijmy to. O, cześć. Snajperzy się znaleźli. Znowu chciałam przeładować. Dostało trzy razy. Dobrze, cieszy mnie to.
Nie wiem. Nie wiem, czy chcę tutaj cokolwiek szukać. Tak, czuję się popędzana. Więc może nie. Może idźmy dalej. To świeci, więc nie mogę temu dać życia. Coś jest... Okej, okay, chyba się trochę podniósł. Życie? Tutaj? O fuck. Chyba umarłam. No dobra. Dobra, trochę lepiej to wygląda. Okej. Nie. Dobra. Spokojnie, Leno. O, fuck, ale nie straszcie mnie aż tak. Dobra, przeżyłam. I skrzynia. Dobra, idziemy dalej. Przydałoby mi się coś jeszcze odsucić. Czyż nie? No więc zobaczymy. Jak będę miała możliwość, to to zrobię. Notatka. Ach. Dobra. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy chcę. Chyba muszę. Coś jest... O. Okej. Trochę się tego boję. Okej. Nie jest źle. To wygląda, jakby miał się tu odbyć... Boss fight? What the fuck? Okej. Rzeczywiście są tu ludzkie kości. Nie jest to fajne. Czy ktoś tu składał tutaj z czegoś znaczy ofiarę z ludzi, ale co je jadło? O, fuck. A. Kurna. Okej, boss fight. Tak. To jest gra eksploracyjna z boss fightem. Koniecznie. Ciekawe, czy te kółki będą się odnawiać. Ło, chłopie. Jesteś zajebistym bossem. Czy tak mnie nie będziesz jadł? Będziesz mnie jadł. Czy udało mi się ciebie zabić? Mimo wszystko nie był to chyba trudny boss fight.
Ale tak, wydaje mi się, że tutaj się panoszy coś, co się zwie Wendigo. Skoro była tutaj... Mowa o tym. Dało mi się to zabić. Może to był Fisher? W sumie? Okej. Spróbujmy stąd wyjść. Jakoś. O Boże. Tych ludzi to tutaj jest sporo, co? Czy ja czegoś nie widzę? O, widzę już. Okej. Znalazłam wyjście z jaskini. Byłoby bardzo creepy znaleźć tutaj notatkę od kogokolwiek. Mimo wszystko byłoby to całkiem fajne. Dobra. Spróbujmy wyłączyć to cholerstwo. O! Okej. No tak, to już wiemy, że Virginia planowała tego użyć. Domyśliłam się. Natomiast się zastanawiam, kurczę, czy to były bomby, które by wysysały życie? Tak jak Astra wysysa życie z doliny? To megaton. Sprawdziłam sobie z ciekawości, jakie to zniszczenia by powodowało 100 megaton. Doczytałam się, że bomba CAR, czy CAR właściwie, bo produkcji radzieckiej, miała mieć między 50 a 58 megaton. Czy sprawdziłam sobie też symulację a propos tej bomby. Ono ma 50, tak, czy połowę tej mocy. I wygląda na to, że wszystko by wyparowało w promieniu 6 km, czyli to jest 117 km kwadratowych. Natomiast chyba cały zasięg obrażeń popromiennych, podmuchu, to byłby promień. Promień 73 km, prawie 74 km. Czyli średnica tego okręgu to byłoby 146 km. Liczył to na powyżej 17 tysięcy km kwadratowych. No to tak sobie wyobraźcie. Wiem, że może niewiele wam mówią te powierzchnie, ale okrąg o średnicy 140 km to już więcej wam chyba mówi, tak? Niż powierzchnia. No. No i to przy 50. megatonach. Ta bomba miałaby mieć moc 100. Czyli byłoby to pewnie około 300 km. Okrąg średnicy. Jezus Marian. Gigantyczne zniszczenia. Dobra, gdzie ja mam iść? Mam się przytulać do bomb. Tak? Tak? Tuli, tuli? Miu, miu? Tu. I znowu w dół. Nie tak głęboko, co prawda.
Te też się otwierają, dobrze. Okej. Okay. Co to za miejsce? O Boże! A ja się tyle ich nawciągałam! Kurna! No nic, no. Wysokoenergetyczny kawior, co? Ciekawe. Ciekawe. To się nawciągałam kawioru, co? Ech. Tu nawet widać. O nie. Jezu, przykro mi teraz. Z drugiej strony te duchy, które my spotykamy, one wyglądały jednak jak większe wersje, może dojrzałe wersje demonów? O Boże. Okrutne eksperymenty. Jest mi głupio. Jest mi tak niewyobrażalnie głupio. Nie spodziewałam się tego. Nie będę teraz zbierać kawioru. O! Nie będę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że skończymy to, co zaczęła Virginia. Nie ma w ogóle innej możliwości. A, to się kurna teraz czuję źle ze sobą. Oj, bardzo źle. Prototyp Thanatosa. Tak, ja wiem, że ta energia w cewkach, w sensie w bateriach, też jest... też powstała z demonów, ale... jakoś tak... mniej to boli, niż zjadanie bezpośrednio jajek. Too much ground to Manhattan. Operation will exponentially. If
if the orbs will not suffice, then we'll use the damn valley itself. Pojeb. Dobra. Włóżmy tu nasiono życia. Nie wiem, co teraz w sumie. Patrzeć, jak je butnie? Chyba innego wyjścia nie mam. Wyjeżdżamy na powierzchnię. Wow. Co teraz? Okej. Niby tu zwiedziłam okolice. Okej, mam wejść do kokpitu. Okej. Tak się nastawiam, czy ja znajdę to miejsce, w które muszę celować. Oczywiście, że znajdę. Strzelaj. Ciekawe, czy to przeżyjesz. Okej. To wygląda strasznie. Chyba... Nie? Nie jebło? I tak dużo wytrzymało. Aj. Au. Au. Przeżyłam. To jest się, że przeżyłam. Okej. 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 Teraz musimy po prostu spieprzać. Chyba. Ciekawe, czy tutaj spotkam... Nie, w sumie od pokonania... Spotykałam Roya, nie spotykałam Wendigo od pokonania bossa. O! A jednak. O, fuck. No. Co? Shit. Nie pobrałam energii z doliny. Ciekawa. Dobra. Teraz mi wyjdzie. Ach, już wiem, dlaczego wymaga to teraz ode mnie tyle strzałów. Ponieważ pozbyłam się nasienia mocy, w sensie życia. Chyba nie będzie nic do czytania. Chyba. Chyba. Nie wyobrażam sobie uciekania stąd bez tych wszystkich ulepszeń. Dobra. Lecimy dalej. Mogłam zebrać to, co z niego zostało. A dobra. Wydaje mi się niebezpiecznie schodzić niżej, ale no, tak wiedzie droga, więc nie mam na to większego wpływu. Ha.
Aha. Warte do obejrzenia miejsce. Jezu, już się przeraziłam, że te wszystkie kartki można czytać. Ale nie. Okej. Jakąś można? Okej, można. Jedną. Dobra, gówno osiągnąłeś. Pojebie. A, podejrzewam, że Virginia też nie przeżyła, ale chociaż pociesza mnie to, że nie została skazana na śmierć, tylko zabiły ją te istoty. Chociaż nie wiem, czy to jest pocieszające. Czy to powinno być pocieszające, cholera by was wzięła. To tu lata. Okej. Fuck. Myślałam, że mi się zamknie. Dobra. Teraz nie będę się wracać. Będę po prostu biegła. I będę zajebista. Płomienie! A tańczące słonie! Mówiłam już wam, co bym chciała, prawda? Rozmawialiśmy już o tańczących słoniach. O mordę. O Jezu, aaa! Jest ekscytujące. Ta gra naprawdę jest ekscytująca, no. Co tu dużo mówić. Nie zachowałam się jak mądra istota. O nie, nie! Fuck, chyba miałam wpaść do tej wody. Czy mogłabym przeżyć? Okej, udało mi się. Nawet z kostiumem, mam przynajmniej częścią. Okej. Takie wybuchy mogą być mimo wszystko groźne dla Doliny. O nie. Kawior. Nie chcesz tego pokazywać światu, co? O, nie dziwię ci się. Nie dziwię ci się. Chyba skończyliśmy grę, moi drodzy. To była fajna przygoda. Ekscytująca. Naprawdę. O raju. No co tu dużo mówić. Widzieliście, jak dobrze się przy niej bawiłam, prawda? Widzieliście, z jakim zachwytem podchodziłam do tego wszystkiego. A, to piękne arty. I piękna muzyka. To jest taki tytuł, który moim zdaniem został dość mocno niedoceniony, mimo wszystko. Jest prosty, historia jest prosta, ale całość jest przeurocza, no po prostu jest przeurocza.
Bardzo dobrze mi się grało w tę grę. Mam nadzieję, że wam się dobrze oglądało. Oby więcej takich tytułów niezależnych, naprawdę, oby tylko więcej. Takich, że tak powiem, z pomysłem i z takim ciepłem wyzierającym z ekranu. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, ja chyba nie będę się rozgadywać. Napiszcie wasze opinie na temat fabuły, na temat tego, co widzieliście w tej grze w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam wasze zdanie. I cóż, ja będę kończyć. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do usłyszenia w innych moich seriach. Trzymajcie się. Thank you.